Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Dziwnie zabrzmi to, co powiem, ale w sumie będzie pasowało do zarzutów, które od czasu do czasu zbieram. Mianowicie od czasu do czasu słyszę zarzut, że tworzę sektę i wymagam absolutnego podziwiania mnie i posłuszeństwa. Więc wpasuje się to w tę narrację. Tak, dzisiaj ktoś mi napisał, że mnie podziwia. Wow. No więc mówię tej osobie. Dość blisko z nią pracuję, dość dobrze ją znam. Jak na warunki swojej pracy, tak? Więc mówię jej, żeby zamiast tak się zajmować podziwianiem, to znalazła nasze cechy wspólne. A ona ich nie widzi, nie dostrzega. Więc mówię, w takim razie zapytaj osób, które znają nas obie, tak? Dowiedz się o te cechy wspólne. Jadzia! Jadzia, możesz przestać ślamoczyć, tak? Dziękuję. No i dobrze. On zapytała, na razie jest na etapie zawstydzania się. No dobra. Niech sobie będzie na takim etapie, na jakim potrzebuje. Do czego zmierzam? To będzie krótki film. To jest film z zadaniem, z ćwiczeniem. Zmierzam do tego, że jeśli kogoś podziwiasz, to masz dwie opcje, zdrową albo chorą. Chora to bałwochwalstwo, zdrowa to autorytet. I oczywiście ja bardzo przestrzegam przed robieniem sobie autorytetów przesadnie i są o tym moje filmy. Mówiłam o problematyce, że TDA mają problem z autorytetami. To jest bardzo głęboki temat. W każdym razie teraz, nie wchodząc w szczegóły i niebezpieczeństwo tego tematu, tylko tak płynąc po wierzchu i nie robiąc sobie kuku w głowę, chcę powiedzieć, że jeśli kogoś podziwiasz, jeśli on ci imponuje, to to powinno czemuś służyć. Nie właśnie takiemu bałwochwalczemu podziwowi, nie zawisaniu na tej osobie, tylko na kształtowaniu siebie na wzór tej osoby. Przy czym chore będzie, jeśli będzie to kształtowanie całkowicie na wzór. Natomiast zupełnie zdrowe jest to, że różni ludzie mają cechy, zachowania, umiejętności, które nam imponują. Jeśli ktoś ci imponuje, to zanim w ogóle weźmiesz się za trening, za jakieś zmienianie siebie, powinieneś w ogóle ustalić wartości startowe. Koty kuchnię sprzątają. Czyli zrobić taki remament tego, czym dysponujesz. A więc na początek zobaczyć, co ja mam wspólnego z tą osobą. Jakie jej cechy mi imponują? Bo skoro imponują, to może dlatego, że ja mam takie same, albo że mam takie same wartości, albo że mam taki sam pogląd na praktyczność i sensowność i uzasadnienie tych cech. Może dlatego właśnie ta osoba mi imponuje, nie dlatego, że jest komplementarna wobec mnie, a dlatego, że jest podobna do mnie. Może jej siła na przykład, czy jej zaradność objawia się w innym aspekcie niż u mnie. Ale może mamy tę samą cechę w różnych aspektach i dopiero w ten sposób możemy być komplementarni, tak? Bo ja mogę tej drugiej osobie coś dać, co mam u siebie silnego i tę samą siłę w innej jakiejś dziedzinie życia dostać od tej osoby. Mogę być pełnoprawnym partnerem,
w relacji międzyludzkiej. To jest też bardzo ważne, żeby się przeglądać w innych ludziach, bo to jest w ogóle narzędzie niezbędne do poznania siebie. My patrzymy na siebie ze środka. Nie bardzo siebie widzimy. Informacja zwrotna, porównanie się z drugim człowiekiem nawet, odnalezienie siebie w drugim człowieku bardzo dużo nam mówi. Tu się aż upomina film, o którym z Robertem rozmawialiśmy przez całe 2 lata, kiedy razem byliśmy i pracowaliśmy, że musimy go nagrać i w końcu go nagram bez niego. W związku z tym, co się ostatnio dzieje na kanale, czyli że coraz więcej osób decyduje się nagrać i wrzucić jakiś film, że też takie obejrzenie siebie na filmie bardzo dużo nam mówi o sobie. I to jest trochę coś takiego, bo to jest obejrzenie siebie w drugim człowieku. Jeśli jesteś tak zblokowany na widzenie siebie, że nie potrafisz tego zrobić sam, to po prostu poproś. I to jest ćwiczenie, które wam zadaję. Bardzo ważne ćwiczenie rozwojowe. Po prostu poproś osobę, osoby najlepiej, które znają ciebie i osobę, która ci imponuje. Określ, w czym ona ci imponuje. Lub podoba ci się na przykład w czymś. Albo ogólnie. Bardzo ją lubisz. Uważasz, że to świetna osoba. I poproś o wskazanie ci wspólnych cech, wspólnych jakości, podobieństw. Porozmawiaj o tym, dlaczego tak jest. Może ta osoba, która ci imponuje, daje twojemu rozmówcy to samo co ty, tylko w jakimś innym aspekcie. Możesz w ten sposób zrozumieć swoją rolę w czyimś życiu. A więc i w drugą stronę, jego rolę w twoim życiu, twoje potrzeby. To, co potrzebujesz dawać na przykład, to jest bardzo ważne. I co? Ta osoba jest w psychiatryku online, teraz w związku z różnymi jakimiś tam wydarzeniami. Psychiatryk się już nie nazywa psychiatryk, tylko się nazywa domek wariatów. To jest grupa tajna, na której pracuję. Jestem skłonna przyjąć tam 5 osób. Więcej nie. Po jakimś czasie może następne będą jakieś miejsca. I to jest ta taka najbliższa grupa pracująca ze mną i współpracująca ze sobą. Poznająca się, znająca siebie nawzajem. Taki najbliższy, najciaśniejszy krąg. Więc jeśli ktoś potrzebuje pracy w grupie podczas pracy ze mną, to teraz jest szansa, żeby się do tej grupy załapać. Natomiast jeśli nie potrzebujesz, to i tak zachęcam cię do zrobienia tego ćwiczenia. Jeśli masz u mnie konsultacje, też zrób to ćwiczenie i daj mi znać, jakie były wyniki. I o tym porozmawiamy. Ten film już kończę. Wszystkim, którzy czekają na filmy, na przykład Markowi, chcę powiedzieć, że przepraszam, ale rozłożyła mnie jakaś choroba i w ogóle to ten film kręcę z łóżka, tak naprawdę. I po prostu remont przygotowania do zimy, praca i choroba sprawiły, że mam trochę opóźnień. Ale pamiętam i będą filmy. Dziękuję.